Uczniowie gimnazjów rozpoczęli zmagania z trzydniową sesją egzaminacyjną. Dzisiaj rozpoczęli od egzaminów z historii w WOS-u języka polskiego. Równo o godzinie 9 gimnazjaliści napisali pierwszą część humanistyczną. Następnie musieli zmierzyć się z językiem polskim. Uczniowie nie wykazywali zdenerwowania, ale to chyba tak chcieli przed nami pokazać, że się nie denerwują. Natomiast jak zasiedli już w ławkach, wylosowali numery stolików, widać było, że troszkę przerażenie w ich oczach, czyli że czekają ich trzy trudne dni egzaminów gimnazjalnych. Gimnazjaliści już po pierwszej części mieli raczej dobre nastroje. Podkreślali, że pytania ich nie zaskoczyły, a sam egzamin nie sprawił im większego problemu. Historia nawet prosta, WOS też. Myślę, że dobrze poszło. Stresu nie ma nauki, nic. Tak na świeżo przyszedłem. Łatwe były pytania z historii, jeśli chodzi o to, jak można wziąć to wszystko. Jedno wychodziło z drugiego. Że na przykład, nawet jak się nie znało odpowiedzi na jedno pytanie, wszystko wychodziło tak jakby z pytania poprzedniego albo nawet i następnego, więc uważam, że to było nawet łatwe w niektórych częściach egzaminu. Zdecydowana większość uczniów mniej obawia się części humanistycznej, niżeli tej matematyczno-przyrodniczej. Staram się nie myśleć o tym. Matematyka jest dla mnie najtrudniejsza, mam największe problemy z matematyką i to może być trochę problem. Jutro gimnazjaliści przystąpią do części matematyczno-przyrodniczej. Ostatni egzamin piszą z języka obcego. Życzymy połamania piór. Piórami może nie piszą, prawda, długopisami, ale trzymamy za nich kciuki. Przygotowywali się naprawdę długo do tego egzaminu. Nauczyciele spędzali po lekcjach sporo czasu, żeby wałkować cały czas te testy gimnazjalne i jesteśmy pewni, że uda im się i te wyniki naszego gimnazjum na pewno będą dobre, bardzo dobre. Jesteśmy tego pewni. Wyniki tegorocznych egzaminów gimnazjalnych poznamy w czerwcu. Trzymamy kciuki.